Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteś na kanale Enjoy My Family, a dzisiaj zaczynamy remont. Remont wiatrołapu, czyli miejsca, które no nigdy nie było takie, jakbyśmy chcieli. I stwierdziliśmy, że nadszedł ten czas, początek roku. Robimy, aby nasze wejście do domu było po prostu przytulne. Dzisiaj ma dotrzeć Pax. Wczoraj byliśmy po farbę, żeby wszystko pomalować, ponieważ jest tam zielony kolor, półki, jeden wielki rozgardiarz. Nawet są w stanie psiaki ściągnąć sobie płaszcz, żeby na nim się położyć, bo tak jest po prostu przecież najwygodniej i pachnąco od właścicieli. Także dzisiaj czekamy właśnie na meble. Już dzwonili panowie, że zaraz mają przyjechać. Dotrą nam paksy. Pokażemy Wam, jak tego paksa zrobiliśmy i co tam chcieliśmy, aby zostało zawarte. Może ten film też Was zainspiruje oraz da gotowe rozwiązania. Także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że odcinek będzie przyjemny. Jeżeli tak, zostaw koniecznie łapkę w górę. Jeżeli się zainspirowałeś, to też zostaw łapkę w górę. Jeżeli nas lubisz, to też zostaw łapkę w górę, więc masz masę powodów, aby zostawić tutaj kciuka i komentarz, abyśmy wiedzieli, że jesteś po tej drugiej stronie. Zaczynamy ten odcinek. Zabieramy się za zdejmowanie tutaj obrazów i tego lustra. Muszę tutaj i kołki wszystkie zarobić gipsem, żeby ich nie było widać, bo w tym miejscu ich tutaj już nie będzie. Tak samo zdejmiemy sobie ten parapet tutaj. Tutaj też są kołeczki, więc wszystko będę musiał tutaj zagipsować, żeby nie zostało widzieć dziur. No to co, bierzemy się. Tatuś musi z nimi zrobić porządek, wiesz? Zagipsować. Ja! Ty też? Mhm. Okej. Widzisz, że znowu paskę? Ja się zabieram za przeczyszczenie ścian z kurzu, żeby farba dobrze się chwyciła i ewentualnie pajęczyn też. Będę chciał teraz to zagipsować, bym zostawił tutaj tą dziurę po kołku, to będzie to trudne, bo tam nazbiera mi się gips, później on jakby zapadnie się w tą dziurę i będzie to na kilka razy do roboty. Dlatego najlepiej wziąć papier po prostu zwykły toaletowy i zapchać tą dziurę. Ja sobie dodatkowo go zamoczę po prostu na mokro w gruncie. Co już mi tutaj też zrobi, że będę miał zagruntowaną tą część i po prostu wpychamy ten papier z gruntem i wtedy po zagipsowaniu tego miejsca nie będziemy mieli takiego efektu, że nam to, ten gips się tam zapadnie i będzie ślad i będziemy musieli to robić na 2-3 razy. I mamy zatkaną dziurę, teraz jak położymy na to gips, nic nie będzie widać. Jak widzicie, papier nie wystaje poza ściany, jest głębiej troszeczkę w dziurze. Ale daje nam to podłoże, że gips nam się tam nie zapadnie i nie będziemy musieli tego robić właśnie kilka razy. Gdy Krzyś gipsuje, będzie to szlifował i tak dalej, ja się zajmę wyniesieniem wszystkiego, co tutaj mamy z tyłu, żeby nam nic nie przeszkadzało. Pytanie jest, gdzie ja to odłożę. Mam nadzieję, że uda nam się to tak wszystko sprytnie zrobić, że to dzisiaj jeszcze wróci na miejsce. Trzymam za to mocno kciuki, no ale zobaczymy, czy to przyniosę w całości. Chyba się uda. To było błyskawiczne sprzątanie. Dobra, a jeszcze Wam powiem od razu. Tutaj mamy stare lustro. I to lustro już wiele razy je chcieliśmy wyrzucać, potem gdzieś tam zostało. I tak przekładamy je z kąta w kąt. Z racji, że ono już jest naprawdę kiepskiej jakości, bo i się odbarwiło, i gdzieś tam po przeprowadzce została naklejona taśma, nie damy rady jej zdjąć, bo zejdzie razem z tym laminatem, który jest tutaj na górze. Stwierdziliśmy, że spróbujemy go wykorzystać na drzwi, które są do kotłowni. Mamy nadzieję, że z dobrym skutkiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymam za to kciuki, bo wierzę w ten pomysł. I przy okazji wykorzystamy lustro, które tutaj mamy. Gdzie ja je dam? Zostały nam ostatnie klejeczko do tego cokołu, bo to jest płytka.
Nic się nie chce kleić, skubane. I plan jest taki, że teraz będziemy malować tą ścianę, którą, by the way, strasznie było ciężko pomalować, żeby ona miała jednolity zielony kolor. No comments. To zagipsowane zostawimy sobie na sam koniec, żeby dobrze przeschła i ona już może w sumie być malowana, gdy fax będzie tutaj stał. W międzyczasie, jak to pomalujemy i będzie schło, to będziemy składać faxa. Musimy pomalować tą ścianę i tą ścianę. Bardziej nudzoną częścią każdego remontu jest zabezpieczanie wszystkiego. Tak. No nie? Podłogi nie zabezpiecza. Ta farba nie chlapie. Ona nie chlapie, no. To się zabezpiecza. Składam, żeby tutaj sobie nalewać. A. No tak, to jest niewątpliwy plus. Nam zostało trochę farby z poprzedniego malowania. Ten sam kolor, więc sobie go wykorzystamy, a potem już polecimy nową, świeżą, którą kupiliśmy ostatnio. Czas na update. Słuchajcie, zostawiliśmy sobie takie miejsce tutaj i tak będzie pak, po prostu szkoda nam farby na to. Myślałam, że odbijemy sobie tutaj ręce. Co na to, Krzyś? Wszyscy sobie odbijemy ręce z tyłu. Możemy. Tak wygląda stan aktualny tego wszystkiego. Okazało się, że nie obyło się bez takiej wtopy, ponieważ podczas poprzedniego remontu malowania przedpokoju Krzyś pokazywał wam taki rogowy wałek. No i tamten niestety nam po prostu stwardniał. Zapomnieliśmy sobie o nim. No i kupiliśmy drugi. Okazało się, nawet był 10 zł droższy. Okazało innej się... firmy. Co? Innej firmy. Innej firmy, tak. I wałek wałkowi nierówny. Ten jest badziewny, plami, robi zacieki, nie dojeżdża do rogów, także katastrofa. Jak będziemy w sklepie, w którym Krzyś to kupił poprzedni, to po prostu go tam kupimy. Tak, żeby go mieć na zapas, bo na pewno będzie za jakiś czas znowu coś tam malować i żeby to już po prostu było. Ale kolor prezentuje się ślicznie. Chociaż miejscami wygląda, jakby był brudny, jakbyśmy malowali brudnym kolorem ścianę. Natomiast gdy już popatrzymy tutaj, to wygląda to o niebo lepiej. Częściowo jest pomalowane. Zostawiamy to, żeby to po prostu wyschło. Tak to wygląda jeszcze, no, potrzebna jest druga warstwa, tutaj w ogóle nie jest malowane ze względu na to, że było gipsowane, także czekamy, zobaczcie jakie jest porównanie, niesamowicie dziwnie to wygląda, bo w pierwszej chwili ma się wrażenie, że maluje się brudnym kolorem, ale będzie pięknie, uwierzcie mi. I teraz, żeby nie marnować czasu, wychodzimy stąd, to tutaj się będzie suszyło, Mikołaj jeszcze nam śpi, więc składamy paksy, żeby je już tam, ale tam jest echo straszne. Im więcej dzisiaj, tym mniej jutro. Więc mam nadzieję, że uda nam się poskładać, no może i dwa, ale jeden, żeby był na pewno ten większy, w którym będą kurtki. Znaczy ja chcę zacząć od mniejszego, bo mniejszy jest z przodu. Aha, tu, że jest, mniej, jest pierwszy. Ten duży jest tam z tyłu. Jakbym miał to wszystko wyciągać. Dobra, no to, no to robimy mniejszy. Maluję drugą warstwę farby. Miki się obudził i postanowiliśmy skręcać elementy do szafy. Także teraz zabieramy się za taką podkładkę, szufladę na buty. Tego nie skręcimy, Mikołaj. Sprawa się rypła, bo to się skręca w szafie. Idziemy po szufladę. Szufladę poskręcam. No. Gdzie to się tu otwiera? Otworzysz. Świetnie. Mikiś, widziałeś instrukcję? Nie ma. No też widzę, że nie ma. Tu! Gdzie? Tam! O, mamy. Mamy! Mamy! Mamo,
spacer. Dziękuję ci bardzo. To będzie trochę później potrzebne. Duży, tak. Świetnie. To szukaj kolejnej. Mam! Świetnie, to z drugiej strony teraz. Tu. Ekstra. Dobra, mama wkręca. Ja! Dobra, to tylko ci zacznę, żeby się nie chwiała ta śrubka. Dobra, możesz wkręcać. Ciężko idzie, co? Jest. Czas na update. Słuchajcie, tutaj mamy jednego paksa. On mamy trzy szerokości. Tutaj stoi drugi, a teraz pójdziemy sobie do wiatrołapu, jak to wygląda, ponieważ skończyliśmy malowanie. I zobaczcie, jak to jest jasno. Wow, pięknie. Kolor prezentuje się w ten sposób, czyli jest po prostu magiczny. Tam jeszcze coś nie doschło, więc stąd takie gdzieś tam ciapki, paćki. Wszystkie kołki, dziury po kołkach Krzyś pięknie wyrównał. Nie ma śladu w ogóle, gdzie to było. No, jesteś mistrzem. Nie, teraz, no, nie znajdziesz. Pięknie to wygląda. Mega. No i czysto przede wszystkim, bo tu już rogi były strasznie brudne w ogóle. I zrobiliśmy sobie takie coś słodkie. Dołożyliśmy też tutaj kabel z prądem. Na razie nie jest podłączony, na razie po prostu wystaje. To jest będzie podłączone do gniazdka, które jest po drugiej stronie, żebyśmy mogli tutaj sobie podłączyć prąd do szafy. Na razie nie robiliśmy tutaj gniazdka takiego z prawdziwego zdarzenia, bo nie jest nam potrzebne. To i tak będzie wszystko zabudowane szafą, więc po prostu do szafy będzie kabel. Będzie tak. Mógł do niego podłączyć światła. No i co? No i ładnie wyszło, wydaje mi się, że jest... Pięknie to zrobiłeś, kochanie, bo większość mimo wszystko Krzyś pomalował, ja byłam z Mikołajem. Teraz po prostu sprzątamy i wjeżdżamy z paksem. Może jeden dzień się uda. No. Jeden dzień. Szałpał. Byłoby cudowne. No, zdecydowanie. Dobrze. Odklejamy taśmę zewsząd. Tak. I lecimy, bo ona nie może być długo, bo jakbyście sobie zostawili tak taśmę na parę dni, to później może wam odejść z farbą. A póki ona jest świeża, to będzie fajnie odchodzić. A i gniazdek nie zakładamy do momentu, aż farba dobrze nie wyschnie, czyli może za jakieś 2-3 dni założymy gniazdka dopiero, żeby na pewno wszystko fajnie chwyciło. Zacznę może na dole. Dość grubo farby jest. No, tutaj pięknie poszło. Nawet nie ma tego zielonego. Mm-hmm. A tutaj był zielony. Potem wam jeszcze pokażę, co wzięłam do szuflad, żeby już je zorganizować, żeby wszystkie rzeczy miały swoje miejsce, jak czapki osobno, smycze dla psów osobno i tak dalej, żeby odkładać wszystko w to samo miejsce, bo dzięki temu nie robi się bałagan, no wszędzie właściwie. Więc mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to dzisiaj ogarnąć. Mamy dopiero w 7:30, więc wydaje mi się, że nie, damy radę.
zamontujemy najbardziej porąbane, nie wiem, półki, szuflady, nie wiem nawet jak to nazwać. Chodzi tutaj o taką szufladę na buty, dwupiętrową. O, tam możecie zobaczyć jak to wygląda. I katastrofa. Co chcesz powiedzieć? Śrubki, które trzeba tutaj wkręcić w metal. W metalu nie ma gwintu. I ta śrubka ma zrobić niby ten gwint. Ale to nie idzie. To nie... Tak. Czasami po prostu pomijam jakąś śrubkę, bo się no, nie da tego wkręcić. Tak. Ale nie mam gwintownicy, żeby zrobić sobie gwint do półki za 100 zł. Czy tam no. No nie wiem, ile to kosztowała. W każdym razie jest to irytujący fest. Nie wierzę, że tak w projekcie, żeśmy dali wysoko te półki. To co, obniżamy je od razu? Nie, no pytam się po prostu. Nie, no to może, jeżeli to nie jest dla Ciebie problem, to możemy je obniżyć o jedno. Może masz rację, że będą... Potem nie będzie dostępu do tych wyższych szafek. Na pewno w projekcie nie dawaliśmy tak nic. Co tu jeszcze ma wchodzić w to? Półki, zwykłe półki tam ile są. Ile tych półek jest? O, to nie wiem, ile jest półek. Chodzi o to, że zastanawiamy się, czy nie jest zbyt duży prześwit. No na moje buty są niskie. Ty masz wysokie buty i teraz pytanie, ile ich masz? Czy będziesz korzystać ze wszystkiego tutaj? Czy po prostu nie chcesz kładać do tyłu wysokie? Nie, no nie ma problemu. Mogę dać do przodu wysokie. Dobra, obniżmy to. Jeżeli możemy, to obniżmy. I dajmy to na spód i będzie dobrze. Tutaj mamy... okazało się, że nie możemy ich dać tak nisko, bo tam jest zawias i tu będzie... nie wiem, jakiś kosz. Tam już taki kosz leży. On miał być na górę generalnie, na samą, ale sprawdzi się też również tutaj na dole, na takie rzeczy, wiecie, pasy do butów i tego typu. Okazało się, że jednak obniżamy te szafki. Bo latem nie ma aż tyle wysokich butów i to jest niewykorzystana przestrzeń, więc zbliżamy. Koniec tematu. Jesteśmy już trochę zmęczeni. By the way, dostałam najmniejszy śrubokręt świata. Podręczny. I powiedziałam sobie, że ostatni raz na takie długie paznokcie zrobione. Zwariuję z nimi. Jak mi ktoś powie, że długimi paznokciami jest w stanie robić wszystko, to po prostu powiem, że kłamie. No nie da się. Po prostu są mniej wygodne. Zamontowaliśmy te nieszczęsne półki, ale ile tutaj soczystych poleciało, to nie macie zielonego pojęcia. Jeżeli ktoś by się nad tym zastanawiał, to nie ma to domyku, to pierwsze. Jest to takiej bardzo wątpliwej jakości jak za tę cenę. Nie wiem, czy bym się zdecydowała drugi raz. No jest to fajne rozwiązanie ze względu na to, że widzimy wszystkie buty, które załóżmy mamy piętro niżej, no nie? Więc to fajnie, no rozwiązanie jest całkiem okej. Natomiast wykonanie kijowo. Wiem, że IKEA potrafi robić naprawdę fajne rzeczy i to tutaj coś nie poszło, a ktoś, kto to projektował, to po prostu był złośliwym człowiekiem, już chyba miał wylecieć z pracy. I sobie myślał, że jeszcze im dowalę wszystkim. Setkom, tysiącom, milionom ludzi, którzy to kupią. Półka. Tak, półka. Teraz montujemy półki, bo tutaj do góry już będą tylko i wyłącznie takie półeczki. Pierwszą musimy zamontować na wysokość tamtego i resztę będziemy starać się symetrycznie. No, a to wchodzi głębiej? Tam jest taki uchwyt. Z jednej strony. Tak. Co? To powinno, tak, tylko to powinno mieć jakąś wentylację. To dać niżej, czy nie? No, pięknie wchodzi, ale nie ma wentylacji żadnej. Czy zaczynasz się tym przejmować? No, po co ci wentylacja? Nie wiem, właściwie. Chcesz tam wkładać coś mokrego? Zamówiłam sobie jeszcze taki dynk na torebki, żeby zawieszać jakieś ewentualnie szaliki albo coś tam, zobaczymy. I jego się montuje z boku paksa, także mam nadzieję, że się będzie fajnie sprawdzać, ale to też Wam powiem na dniach, jak zaczniemy go używać. Mam nadzieję, że przemyśleliśmy go w taki sposób, że powiem Wam, że absolutnie nic nie chciałabym zmienić, nic dodawać, ani nie zmieniać na wysokość. I tego się trzymam. I mam nadzieję, że wszystkie rozwiązania, które tutaj wzięliśmy, będą trafione. No oprócz tego wysuwu tych butów, no to już wiemy, że jest to takie se. Krzyś montuje kosz.
montuje się je świetnie, bez żadnych, jak to się powiedział, komplikacji, po prostu przyjemnie i bardzo szybko. A same kosze też są super opcją, bo mamy je w innym haksie i naprawdę ekstra się sprawdzają i bardzo lekko jeżdżą. Jak będą sprawdzać się szuflady, to jestem ciekawa. Mam nadzieję, że równie dobrze jak kosze, bo szuflady możemy wypełnić organizerami, które już kupujecie podczas zakupu paksa i tam można sobie dobrać do odpowiedniej wielkości, szerokości tego paksa. Więc ja sobie wzięłam, mam nadzieję, że one będą pasować. Fajnie, jaram się, bo jak jestem zmęczona, tak jestem szczęśliwa. Już? No to mówić, że błyskawiczny jest. Że kosze to są super pod tym względem montażu, to jest przemyślane mega. No i sztos. A on też fajnie jeżdża mimo wszystko. Fajnie. Ten jest mniej stabilny ze względem... Mniej stabilny, bo jest większy. Tak. Ze względu na szerokość. Te nasze w tamtych są o wiele bardziej stabilne, nie gonią. Tak. Ten goni. Bo tutaj mamy metrowy paks. Na 75 sprawdza się to super. Natomiast z 75 jest taki problem, że druga część drzwi musi być cienkim lustrem. Ponieważ nie ma mniejszych frontów w danej konfiguracji, jaką sobie wybierzecie. To musi być zawsze takie cieniutkie lustro. No ale i kosze. Olbrzymi. Olbrzymi jest i kosze też dają nam wentylację tych wszystkich rzeczy, której się pozbyłam na górze. No, jest, no to mamy 10, więc możemy jedno obniżyć. No, jak coś to tak. A tutaj z dołu jest miejsce, bo one się też uginają w dół, no nie? Tak, no trochę mimo wszystko gdzieś tam się dociążają. Słuchajcie, szukam instrukcji do szuflady PAX, ponieważ ją wyrzuciłam, nie mogę jej znaleźć, musiałam wszystkie kartony przegrzewać. No nie jest potrzebna, wszystko działa. Już żeśmy to zamontowali, no chciałam zdjęcie zrobić. Cię ściągnę ją. Ściągnij. Czas na podsumowanie tego naszego paksa i wygląda pięknie! Chociaż jesteśmy wykończeni jak konie po esternie. Jeszcze nie ma klamek, więc muszę otwierać od dołu. Natomiast zobaczcie, no taki dynks mam na to torebki, on się wysuwa. Nie miałam pojęcia, że się wysuwa, ale się wysuwa. Czy będę z tego korzystać, wysuwania, to zobaczymy. Natomiast co my tu mamy? Mamy tutaj szuflady, na spodzie mamy kosz, ze względu na to, że szuflada jest montowana w inny sposób i ona by się po prostu tutaj nie zmieściła, jak zobaczycie. Ale to już program IKEA Planner Pax Wam uwzględnia, więc super, bo ja bym wzięła 3 takie szuflady i okazałoby się, że ona nam tutaj nie wejdzie, a tymczasem kosz wchodzi bez problemu, więc fajnie jest wykorzystać sobie to miejsce. Tutaj mamy jeszcze 2 szuflady. Organizacja tego paksa to będzie osobny odcinek, więc tutaj od razu Wam mówię i otwieram kolejnego i tutaj mamy półki, te szuflady wysuwane na buty, reszta to są zwykłe półki, no i ten sam kosz, który musimy prawdopodobnie obniżyć o jedno oczko, natomiast nie będziemy już tego robić dzisiaj, bo już nikt nie ma siły. W sumie cały dzień spędziliśmy w wiatrołapie, szczególnie Krzyś przy malowaniu, ale uważam, że było warto, bo naprawdę wygląda to przepięknie. Także na dzisiaj zamykamy tego paksa i widzimy się jutro podczas montażu klamek, żeby to zrobić na świeżo i były one idealnie równe. I pewnie pytacie, co będzie z dalszą częścią tego wiatrołapu, bo jest zupełnie pusty. Także dzisiaj było malowanie i paks. Natomiast jeżeli chodzi o półkę taką tutaj do zawieszania kurtek, bo to jest bardzo ważne w wiatrołapie, nie warto się zamykać tylko i wyłącznie w takiej szafie, ponieważ raz, że to jest bardzo uciążliwe, jeżeli za każdym razem musimy ją otwierać i odkładać swoje ubrania do środka. Wiem, co mówię, bo aktualnie mieliśmy taki wieszak, gdzie musimy zawiesić i odwiesić tą kurtkę i było... Wyglądało to tak, że wiecznie wisiała na nim hałda ubrań. Dlatego tutaj będą wieszaki, gdzie kurtkę będziemy mogli szybko odwiesić. Te, które używamy na bieżąco. I przede wszystkim, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że gdy wracacie, a na dworze padało, to warto jest odwiesić tak kurtkę, aby ona wyschła, a nie wkładać ją do szafy, gdzie ona po prostu będzie trzymała wilgoć wewnątrz i nie będzie miała szans się wysuszyć. Dotarł Krzyś
Zmęczony, trochę chory, ale jesteś szalony. Świetnie to zrobiłeś, kochanie. Jestem z ciebie dumna. Przepięknie pomalowałeś. Super złożyłeś tego paksa. Myśmy też z Michałem pomagali. Mam nadzieję, że też ci się na coś przydałam. Bardzo. Koniec na dzisiaj. Jestem z nas dumna. Tutaj pokazuję resztę, żeby narobić wam smaka, ponieważ całą resztę też będziemy tutaj aranżować na kanale. I mam nadzieję, że to też będzie dla was inspiracja. Szczególnie żywię nadzieję, jeżeli chodzi o te drzwi, ponieważ je musimy trochę ogarnąć, żeby wyglądały to po prostu lepiej. Mam nadzieję, że nam się to uda, tak jak mamy zamysł na nie, tylko to będzie bardzo pracochłonne i czasochłonne, tak sądzę. Natomiast to są drzwi, które są ognioodporne i dymoodporne, więc tutaj nie wchodzi w grę zmiana tych drzwi na inne, bo one są naprawdę wysokiej klasy. Przede wszystkim oddzielają kotłownię od reszty domu, gdzie nie kurzy się, nie osadzają się sadze i tak dalej, także drzwi są świetne, tylko brzydkie, co mi jako kobiecie bardzo przeszkadza. Zobaczcie, jakie tło w ogóle! Aaa, czadowe! A to sobie potem przemaluję. W sensie, że to srebrne. Cholery, nie pasuje tutaj. Dobra, żegnamy się, my idziemy spać. Za chwilę widzimy się z powrotem z wami, żeby montować klamki i zamknąć ten temat. Natomiast na ten moment mamy godzinę 11 w nocy i idziemy Lulu w końcu odpocząć. Szczególnie Krzyś, bo Krzyś jest trochę chory. Myśleliśmy, że dzisiaj rano czuł się super i jakoś tak spadek energii nastąpił. Nie wiedzieć dlaczego, w ogóle nie wiedzieć dlaczego. Ale ja się trzymam. Jeszcze Mikołaj też jest taki trochę chorawy, a ja się trzymam. Mamy ranek, chociaż ciemno jak wczoraj wieczorem, zabieramy się za klamki. Pokażę wam, jakie klamki tam chłopaki walczą. Wybraliśmy takie zwykłe czarne gałeczki, w innym pokoju mamy złote. Mam nadzieję, że będą fajnie pasować i że będą równie funkcjonalne. Dzisiaj pracujemy z Mikołajem. Proszę, proszę. Dobrze, słoneczko moje, ty śliczne. Zaznaczyłem sobie, gdzie jest środek jakby wysokości naszych frontów. Ustawiamy sobie laser, żeby było łatwiej przenieść to wszędzie, żeby wszędzie było tak samo, żeby nie trzeba było tyle razy mierzyć. Bez lasera też się da. Nie trzeba lasera. Jak ktoś nie ma, też sobie poradzi. I tutaj mamy 6,5, czyli na pół to jest 3,2. Czyli gdzieś tu. Gdzie jedna klamka. Tutaj. Tutaj. Koniec lasera. Ale jaki przydatny gadżet, żeby mieć w domu, nie? Tak, znaczy no tak nie, bez lasera się da. Nie jest to potrzebne. Ale dłużej trwa. Pokaż, jakie mamy klamki, no. Takie mamy klamki. Ładne? Plusy. Otworzymy je? Dobrze, to chodźmy je otworzyć. Ja sobie zawsze podkładam z drugiej strony deseczkę, bo gdy wiercicie w takiej płycie, to z drugiej strony może wam wyskoczyć taka wielka dziura. Więc żeby tego uniknąć, to najlepiej przyłożyć sobie deseczkę gdzieś tak na wysokości, tam gdzie będziecie wiercić. Ściskacie, ciach i mamy już przygotowane, że z tyłu nie wypadnie nam dziura. To jest wiertło do metalu, ale nie mam tego rozmiaru do drewna, ale to nie ma problemu, bo tutaj w tym bez problemu się wywierci. I tak mówię, będzie. No pięknie. Ładnie. I nie trzeba się przejmować, no nie? Ekstra. Bo tak to na pewno by z tyłu wypadła dziura, gdybym tak nacisnął mocno, jak nacisłem. A to co to jest tu? Zaznaczyłem. Aha, okej. Okay. Pięknie. Szybko i sprytnie. Już fajne są te pojedyncze klamki, no nie? Tak, ładne. Poproszę klamkę. Ładne i też wygodne w montażu. Tak, prostsze są w montażu. No tak, to musisz odmierzać dwie dziury i tak dalej, a tutaj rachciach i pokrzyku. Chodź Mikołaj, idziemy po drugie klamki. Jedną klamkę poproszę. I śrubę jedną. O, super. Koniec. Tak. I na drugą część zapraszamy was już niedługo, więc warto subskrybować i do zobaczenia. Jeżeli ktoś z was ma paksa, to niekoniecznie wypowie się w komentarzu. Tak. Do zobaczenia. Bye.